Dobra, teraz powinno być ok. Dobry wieczór, a tak właściwie jakoś za oknem wygląda na dzień dobry. Chciałam zapytać, czy mnie widać, czy mnie słychać? Jeśli możecie, bardzo, bardzo proszę, napiszcie na czacie. Bardzo dziękuję, wszystko w porządku, super. Bardzo się cieszę. Ostatnio jakoś tak się udaje bez żadnych technicznych, dramatycznych sytuacji, więc mam nadzieję, że dzisiaj też technologia będzie nam sprzyjać. Ważna uwaga, pewnie to już wiecie po tych setkach różnych spotkań online i webinarów. Gdyby coś było nie tak, najlepiej po prostu wyjść z pokoju, wejść jeszcze raz. Jeżeli się nie da, jeżeli coś nie działa, czegoś nie widać, a to nie jest po mojej stronie, to też warto zmienić przeglądarkę na jakąś inną. Ja przyznam, że działam na Chromie i Chrome chyba póki co najmniej takich wykrzaczeń różnych powoduje. Więc tak. Okej, okay. No to dobra. Tak, super. No właśnie, Safari wiem, że miewało jakieś tutaj załamania w połączeniu z Click Meetingiem. Okej, okay, to chyba tyle by było z uwag organizacyjnych. Działa, ja też Was widzę, co piszecie, bardzo fajnie, bo mam nadzieję też, że podczas tego spotkania będzie też przestrzeń na różne Wasze uwagi, na wymianę różnych refleksji. Tak sobie myślę no i myślę, że powoli, powoli możemy zaczynać. O, bardzo dziękuję Basiu, bo ja właśnie nie znam tych projektowych wszystkich zawiłości, ale powiem to jeszcze, gdyby Wam umknęło na czacie. Osoby z projektu Zaprogramuj Przyszłość, bardzo prosimy o wpisanie się na listę obecności. Tutaj jest link wklejony teraz, więc bardzo o to prosimy. Okej. Okay. Aha, doświadczenia, wkleję link na zakończenie naszego spotkania. Będzie można sobie wygenerować samodzielnie. Mamy już teraz taki system, więc nie będzie z tym problemu i od razu po skończonym spotkaniu takie zaświadczenie sobie sami będziecie mogły, bo pewnie w przeważającej części jesteśmy w damskim towarzystwie, będziemy sobie mogli wygenerować. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle mamy taki temat, narzędzia TIC do budowania narracji i w ogóle ten temat to jest bardzo skrótowo ujęte to, co będziemy tutaj dzisiaj robić, więc nie zrażajcie się jego taką technicznością powierzchowną. Mam nadzieję. Będziemy sobie mówić o narracjach, będziemy sobie mówić o tekstach, będziemy sobie mówić o tiku, ale w ogóle trochę dookoła takich działań, właśnie tego, dlaczego to jest ważne, dlaczego narracje, opowieści, teksty, poruszanie się między nimi są ważne. Okej. Słuchajcie, to żeby jakoś tam się trochę z Wami przywitać też, żeby się trochę rozgrzać. To tak, ja powinnam się w ogóle przedstawić, może się powinnam przedstawić. Tak, to ja się nazywam Ania Krawczyk i pracuję w Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog. Też jestem związana z projektem Zaprogramuj Przyszłość. Poza tym zajmuję się tam różnymi merytorycznymi, edukacyjnymi przedsięwzięciami. A dlaczego prowadzę dzisiejszy webinar? Pewnie dlatego, że z wykształcenia jestem polonistką i pracowałam kilka lat w bibliotece publicznej, realizując właśnie z dzieciakami projekty z zakresu między innymi też
wykorzystania technologii w prac z tekstem literackim. Tak można by było chyba powiedzieć. Okej, dobra, rozgrzewka. Słuchajcie, za chwilę zobaczycie trzy obrazki. Zobaczycie trzy obrazki i to, co chciałabym Was prosić, to jest nadanie tytułu, po prostu nadanie tytułu każdemu z obrazków. Uwaga, uwaga, obrazek numer jeden. Jakbyście się mieli zastanowić krótko i napisać, jaki tytuł mógłby mieć ten obrazek. Czekam na Wasze odpowiedzi na czacie. Zachwyt, zauroczenie, dumanie, oczekiwanie, tęsknota, moje marzenia, dobrostan, refleksja, w cieniu kałuży, super, rozmarzenie, spokój, dziewczynka z kwiatem, melancholia, marzenia. Okej. Nie musi to być radość, ja. Nie musi to być, słuchajcie, nie musi to być jeden wyraz. Zalineczka. Też mi się tak trochę radosna zaduma. Spokój, błogość, czardziejski kwiat. Okej, dobra. Okej, słuchajcie, to teraz jest drugi obrazek i trochę wyżej postawiona poprzeczka. Pokażę Wam zaraz obrazek i chciałabym, żebyście pomyśleli nad tym, że ten obrazek to jest jakby ilustracja do jakiejś właśnie opowieści, bajki, baśni i żebyście pomyśleli nad tytułem właśnie całego tego opowiadania, nie tylko tego obrazka, tylko jak mogłoby być zatytułowane całe opowiadanie, którego ilustracją jest ten obrazek. O, coś takiego. Jak mogłoby się nazywać opowiadanie, czy książka, film, bajka z takim, Księga Marzeń, Podróż w przyszłość, Gra Endera. Halo, halo, jesteście tam? Okej, okay, jest. Potrzeba matką wynalazku, nadzwyczajna wiedza w czasie koronawirusa. Bardzo Wam dziękuję. Kurczę, przyznam, że wyrzuciło mnie na chwilę, ale już jestem. Kosmiczna przygoda, zajęcia online, zaprogramuj przyszłość, pochłaniać książek. Super, bardzo Wam dziękuję za te bardzo różnorodne odpowiedzi. I jeszcze jeden obrazek na koniec, słuchajcie. Jeszcze jeden obrazek ostatni. Tak samo prośba dla Was. Jak mogłaby się nazywać książka, jaki mogłaby mieć tytuł książka, która na okładce albo właśnie w ilustracjach miałaby taki obrazek? Czekam na Wasze odpowiedzi. No, kosmiczne. Kosmiczne sny, Kraina marzeń sennych, padam ze zmęczenia, Wędkarz snów, Lot nad czarnym gniazdem, Morska głębina, Gdy rozum śpi. No super, rybie sny, co będzie jutro? Mam wszystkiego dosyć. Słuchajcie, w ogóle nie wiem, czy wy zauważyliście to, ale popatrzcie, ja to zauważyłam, złota rybka, też fajnie. Słuchajcie, ja to zauważyłam, że podczas jakby myślenia nad tymi trzema prostymi slajdami, maturzysta, też okej, podczas myślenia nad tymi trzema, słuchajcie, slajdami, od tego pierwszego prostego, właśnie nazwanego takimi bardzo, no, dość oczywistymi skojarzeniami, przeszliśmy sobie przez te trzy slajdy i to trzecie naprawdę były bardzo, bardzo już naprawdę kreatywne. Więc zaraz powiem.
Bardzo, bardzo kreatywna. Słuchajcie, skąd pochodzą te ilustracje? Ja jeszcze powiem o tych źródłach, ale te ilustracje pochodzą z serwisu Pixabay. I będę go linkować dzisiaj, będę o nim opowiadać i będę właśnie opowiadać też właśnie, co można robić z takimi ilustracjami i dlaczego to jest super fajne. Wystarczy w Pixabay wpisać fairy tale, czyli bajka i właśnie tego typu też ilustracje działające bardzo na wyobraźnię wyskakują. Okej, słuchajcie, no to w takim razie chciałabym oprócz takiego wstępu wizualno-zabawowego chciałam Wam pokazać i w ogóle dzisiaj będzie sporo mojego ględzenia też na początku i sporo takiego pokazywania różnych cytatów, które są ważne w tym temacie. Jeden z moich ukochanych cytatów o czytaniu to jest fragment eseju Michała Pawła Markowskiego, historyka literatury, krytyka literackiego, teoretyka literatury, jednego z najwybitniejszych polskich badaczy. Czytanie jest przede wszystkim odnajdywaniem swojego miejsca wśród tego, co z początku nieprzyjazne, a co należy w ostatecznym rozrachunku oswoić. Czytanie nie powinno nas wyrzucać ze świata, lecz uczyć jego rozumienia. To jest jeden z moich naprawdę ukochanych cytatów, dlatego że on też walczy z takim stereotypem właśnie dziecka, które mnóstwo czyta i przez to jest jakby odłączony od świata, to znaczy ucieka w ten świat lektury, świat baśni, bajek, fabuły i jakby wydaje się takie odrębne i właśnie jakby polecam cały ten esej, bo Markowski właśnie o takiej sytuacji trochę pisze, ale też pisze o tym, że jakby z boku tak mogłoby się wydawać, że tak właśnie było w jego przypadku. Natomiast dla niego czytanie było właśnie oswajaniem świata i wchodzeniem w świat, a nie ucieczką. No i dzisiaj też o takim podejściu chcę powiedzieć trochę. Okej. Słuchajcie, rozkład jazdy. To, co my dzisiaj będziemy robić, o czym będziemy rozmawiać. Pierwsza rzecz, to jest, ja wiem, że to się okropnie nazywa, ale to jest trochę wprowadzenie teoretycznego. Mam nadzieję, że to nie będzie dla Was jakaś traumatyczna powtórka ze studiów i wcale nie chcę tego robić jakoś bardzo akademicko. Powiem tak, to są jakby takie różne pozbierane moje spostrzeżenia jakby przez te kilka, no kilkanaście właściwie już lat zajmowania się tematem tekstów i też tekstów i technologii. Więc mam nadzieję, że to będzie cenne i pozwoli nam jakby ruszyć dalej. Potem sobie porozmawiamy o tym, jak wyjść od tekstu literackiego w takich działaniach, czego się uczepić, też może gdzie tych tekstów szukać, zwłaszcza teraz w sytuacji, kiedy no, nie możemy jakby korzystać ze wszystkiego. Potem będzie typowo o narzędziach tikowych. No i na końcu, ponieważ mamy miesiąc Scratcha, będzie też o programowaniu i tekstach. No i jesteśmy w projekcie Zaprogramuj przyszłość, więc wydaje mi się, że inaczej być nie może. Więc powiemy sobie też o tym, co wspólnego ma właśnie praca z tekstem i programowanie. I jak można to fajnie połączyć. Dobra, słuchajcie. Na początku chciałam Was zapytać, jakbyście mieli tak z własnymi słowami po prostu napisać bardzo krótko, czym dla Was jest tekst? Co to jest tekst? Dajcie znać na czacie. No, dzisiaj nie będzie prosto, to są takie filozoficzne pytania po prostu i jeszcze parę takich się znajdzie. Przygoda, słowa. Jakbyście mieli tak definicyjnie trochę, historia, źródło wiedzy, symbol, treść, wyrazy, informacja,
Baza, mowa w zapisie, myśl przelana na papier, źródło informacji, książka, znak, znaki, które przynoszą do określonej rzeczywistości, wszystko, co człowiek tworzy, spotkanie dawcy i odbiorcy, wiedza, informacja, przyjemność. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie odpowiedzi. Znalazło się tam kilka takich bardzo bliskich temu, o czym chcę powiedzieć, bo słuchajcie. Chciałam Wam w ogóle zaproponować tutaj na tym webinarium, na tym spotkaniu, takie bardzo, bardzo szerokie rozumienie tekstu. Czy to jest tekst? Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzami. To są zdania, ale nie, no słuchajcie, to jest tekst, prawda? Jest to tekst, co do tego raczej nie mamy takich wątpliwości, prawda? Mamy zapisane Adam Mickiewicz, Stepy Akermańskie, jest to tekst. Okej, nie ma co do tego tutaj w nas sprzeciwu, że jest to tekst. W dodatku możemy tutaj powiedzieć, tak jak Ewa dopisała, że jest to tekst liryczny, możemy określić właśnie jego gatunek, różne cechy i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, pytanie teraz, czy to jest tekst? To jest obraz Bruegla. To jest obraz, słuchajcie, no i tu są zdania podzielone. Tak, nie, obraz, tekst kultury, tekst graficzny, tekst kultury, dokładnie. Słuchajcie, chcę pokazać Wam, jakby i przyjąć taką optykę na tym spotkaniu i takie rozumienie tekstu właśnie, bardzo szerokie. Ja na końcu, słuchajcie, znaczy na końcu, to podsumowanie tego etapu, wyświetlę slajd z taką definicją, powiem skąd ona się wzięła, ale dokładnie tak jak piszecie, tekstem też jest obraz, to jest tekst kultury. Obraz też możemy czytać w pewien sposób, niesie ze sobą pewien przekaz, historię. Pewną narrację, tak jak mamy w tytule tego dzisiejszego spotkania. Dokładnie. Obraz też do nas przemawia. Nie trzeba używać tylko słów. Dokładnie. A czy to jest tekst? W takim razie to już jest teraz proste pytanie. Tak, słuchajcie, to też jest tekst. Nasz wygląd, to jak się zachowujemy, mimika, ubranie. Cała stylizacja, tutaj akurat jest taka dosyć bardzo jaskrawa i krzycząca, natomiast jakby to, jak wyglądamy, to jak się zachowujemy, też jest tekstem. Dokładnie, niesie informacje, jakieś pierwsze wrażenie, dokładnie. Ludzie nawzajem, można tak powiedzieć, słuchajcie, czasami tak się mówi, że ludzie nawzajem siebie czytają, prawda? Że czytają w kimś jak w otwartej książce, też się tak mówi. Więc to, jak wyglądamy, też można traktować jako pewnego rodzaju tekst. No i słuchajcie, to jest miasto. I miasto, czy może być tekstem? Tak, jasne. Miasto też możemy w pewien sposób czytać. Na bardzo, bardzo wielu poziomach, też zwróćcie uwagę, na poziomie socjologicznym, architektonicznym, historycznym, i tak dalej, i tak dalej. No, na bardzo wielu poziomach możemy miasto czytać. W ogóle też na nas oddziałuje, prawda? Poza tym, że miasto jest pewnym obrazem, pewnym konstruktem, to też jest tekstem dosłownym. Znaczy, w mieście mamy bardzo, bardzo wiele tekstów, takich literalnie zapisanych, po prostu wyrazów, słów, liter. Ostatnio świetne, ja pozwolę sobie na trochę dygresji też na tym spotkaniu. Lubię dygresję, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ostatnio słyszałam świetne zdanie, słuchajcie. Na webinarium dotyczącym edukacji domowej, jedna z mam zajmujących się edukacją domową odpowiadała na pytanie innej zainteresowanej mamy, która mówiła o tym, że boi się, że jej dziecko nie nauczy się czytać.
I ta mama, która jakby już chyba trójkę dzieci miała w edukacji domowej, powiedziała o tym, że jakby współczesny świat jest tak nasycony gęsto właśnie tekstami i to literami, różnymi hasłami, że jakby bycie z dzieckiem w tym świecie, takie wspierające, właśnie świadome bycie z dzieckiem, pokazywanie mu tego wszystkiego, jakby gwarantuje, że to dziecko się bardzo wielu rzeczy szybko nauczy. Więc warto z tego korzystać. Myślę, że też w doświadczeniu szkolnym to jest ważne, żeby właśnie móc korzystać z tej wielowymiarowości tych tekstów różnych kultury. Tak, dokładnie tutaj jest ta definicja. Ona jest z Wikipedii, że tekst to jest każdy wytwór kultury, tekst kultury, stanowiący całość uporządkowaną według określonych reguł. Dzieło sztuki, ubiór, zachowanie realizujące jakiś utrwalony wzorzec kulturowy. To jest coś, co chciałabym, nawet jeżeli nie zapamiętacie żadnego narzędzia z tego webinaru, to jest coś, co chciałabym, żebyście zapamiętali. Żeby traktować te teksty szeroko. To często nam się zapomina, ale warto jakby pielęgnować w sobie taką otwartość właśnie na czytanie rzeczywistości. Ja sobie też tutaj dałam takie sformułowanie właśnie między znakami i tu chciałam też powiedzieć o tym, że właśnie w dzisiejszym świecie dzieciaki są bardzo, bardzo mocno wrzucone w właśnie w te takie międzykontekstowe różne przestrzenie, właśnie w przestrzenie między tekstami różnymi, właśnie bardzo różnymi. Jak ja byłam dzieckiem, jak moi rodzice byli dziećmi, to w ogóle to wyglądało inaczej. Mieli mniej w ogóle do czytania, tak można by powiedzieć. Ja jak byłam dzieckiem, miałam już trochę więcej, bo była gdzieś tam telewizja, co prawda czarno-biała na początku i w ograniczonym dostępie, ale okej. Natomiast zwróćcie uwagę, że dzieci dzisiaj jakby stykają się z bardzo wieloma różnymi przekazami właśnie tekstów, kultury. Tak, moje dziecko nauczyło się czytać na programie telewizyjnym. No i powiem szczerze, że ja też właśnie nie wiem, jest taka legenda jakaś krążąca w rodzinie, że też się nauczyłam czytać z telewizji, więc nie wiem w ogóle o co chodzi. Ale tak, i jakby wykorzystywanie tej różnorodności tego, z czym dziecko się styka, jest myślę bardzo, bardzo ważne. Bo dzisiaj styka się właśnie z przekazami pisanymi, z obrazami, bardzo, bardzo ogromną ilością obrazów, z obrazem telewizyjnym, który jest trochę inny, z obrazem komputerowym, który jest też trochę inny. Dokładnie. Beata pisze, że dzisiaj tekst jest inny, skrótami, obrazami operujemy. Tak. To jakby dużo, dużo, dużo prawdy jest w tym, co piszecie. Przede wszystkim jakby zasadnicza różnica między tym, jak nasi rodzice i my stykaliśmy się z tekstami, a tym, jak stykają się z tekstami, informacjami dzisiejsze dzieci, jest taka, jakby tkwi w ilości w ogóle tego wszystkiego. Pewnie ja to już kiedyś mówiłam gdzieś, natomiast według najnowszych badań człowiek jeszcze 100 lat temu bodajże przyjmował taką ilość informacji, jaką w ciągu całego życia, a to nie, to chyba było dawniej, ale okej, dobra, powiedzmy, że jakby trochę dawniej niż dzisiaj, był taki czas, o właśnie to jest dobre sformułowanie, nie przypomnę sobie teraz jak dawno temu, ale był taki czas, że człowiek w ciągu całego swojego życia przyjmował, jakby czytał tyle tekstu, przyjmował tyle informacji, co dzisiejszy człowiek w ciągu 24 godzin. Zobaczcie, jak to jest po prostu, to jest kolosalna różnica. Kolosalna. Nasze mózgi w dzisiejszych czasach jakby pracują kompletnie inaczej. Są zmuszone w ogóle do zupełnie, zupełnie innej pracy niż mózgi ludzi, którzy żyli właśnie jakiś czas temu. Dzisiaj przede wszystkim obraz, nie tekst pisany. Jest tak,
że mówi się o tej dzisiejszej kulturze tekstowej jako o kulturze obrazkowej, o takim powrocie do pisma obrazkowego. Są na ten temat też różne badania, jest w tym dużo, dużo prawdy, aczkolwiek to jest w ogóle trochę bardziej złożone, jakby, bo te dzisiejsze obrazy, one są też inne niż te obrazy jakby w przeszłości. Niż, dobra, kolejna dygresja, bo na przykład kiedyś takim obrazem, jakby jak ludzie jeszcze nie potrafili powszechnie pisać i czytać, była na przykład Biblia, która była w obrazkach, żeby jakby docierała do jakby największej ilości ludzi. Natomiast jakby ona była jedna i była jakby z wykładnią od razu. Natomiast to, w jakich dzisiaj żyjemy obrazach, to też jest trochę coś innego. Jakby, bo żyjemy w obrazach ciągle zmieniających się, jakby zazębiających się, podlinkowanych, właśnie z hiperłączami. To jest też trochę coś innego niż jakby dawna kultura obrazkowa. Jest jakiś taki kolejny level, można by było coś jakby w ten deseń powiedzieć. Okej, dobra. Jesteśmy w połowie wstępu teoretycznego, więc nie jest źle. I teraz słuchajcie, chciałam Wam trochę też opowiedzieć o tym, dlaczego potrzebujemy opowieści i dlaczego opowieści, nie same teksty, ale już jakby teksty, które mają pewną strukturę, pewną formę, są z jakimś przekazem właśnie fabularnym, dlaczego one są nam jakby absolutnie niezbędne do życia i jakby umiejętność ich tworzenia i odbierania jest nam absolutnie niezbędna do życia. Każda cywilizacja, każda społeczność w historii, w dziejach świata ma swoje opowieści, jakby jest jakby ufundowana na pewnej fabule, właśnie na pewnej opowieści i opowieści są kluczowe dla w ogóle rozwoju cywilizacji. Co ważne, idee przekazywane w formie opowieści stają się bardziej zrozumiałe i bardziej zapadają w pamięć. To jest w ogóle, tutaj będzie kilka cytatów takich z bardzo fajnego podręcznika, który jest bardzo jakby w temacie dzisiejszego spotkania, bo on się nazywa Digital Storytelling, podręcznik dla edukatorów. Tu jest taki dosyć niezgrabny link, ale słuchajcie, ja Wam spróbuję wkleić taki zgrabniejszy. Znaczy, on nie będzie zgrabniejszy, ale będzie klikalny, więc wkleiłam go jest na czacie. Co ważne, słuchajcie, ten podręcznik jest w całości na SlideShare. Można go sobie przeklikać, jakby przeczytać właśnie w formie takich slajdów. Jest bardzo fajne i jest na Creative Commons, więc jest w pełni jakby to wszystko legalne. Można z niego sobie legalnie korzystać. Idee przekazane w formie opowieści stają się bardziej zrozumiałe i zapadają w pamięć. To jest, ja myślę, tak, wiem, że można go skrócić, ale ja już po prostu nie zrobiłam tego dzisiaj, ani wczoraj. Nie miałam czasu, stwierdziłam, że jakoś sobie poradzicie. Słuchajcie, jakby ja myślę, że nie muszę Wam mówić, tylko i Wy jako też, wiem, że jesteście tutaj w dużej części jako nauczyciele, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, sami wiecie i same wiecie, jak dzieci zupełnie inaczej przyswajają treści właśnie w takiej formie wierszyków, opowiastek, różnych, jeżeli mamy do zapamiętania jakiś układ pojęć, to różnych anagramów, gier językowych, zabaw i tak dalej, i tak dalej. Żeby to się po prostu z czymś łączyło w głowie, kojarzyło, żeby z tego była właśnie jakaś historia, opowiastka. Myślę, że doskonale o tym wiecie. Czemuż, aha, bo teraz slajdy mi się nie będą. Dobra. Nasze mózgi są zaprogramowane, by poszukiwać znaczeń i przyczyn tego, co dzieje się w naszym otoczeniu,
A więc konstruowania narracji, nawet na podstawie niepowiązanych ze sobą danych. I to też jest ważne, że jakby nasze mózgi, nasze rozumienie świata dąży do tego, żeby sobie właśnie konstruować opowieści, konstruować fabuły. To jest jakby z jednej strony super i to jest dla nas naturalne. Z drugiej strony oczywiście ma takie konotacje i ma takie wyniki, że no biorą się z tego różne teorie spiskowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak funkcjonujemy, tak jesteśmy jakby przyzwyczajeni do tego, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, że tworzymy historię, tworzymy opowieści z różnych danych, z różnych informacji, które do nas docierają. O, i to jest jeden z moich ulubionych cytatów. Potem będzie jeszcze jeden, który lubię chyba najbardziej. Opowieści pozwalają nam zrozumieć siebie. Opowiadanie o swoich doświadczeniach, szczególnie jeśli jest bogate w szczegóły, pozwala je lepiej obrazowo zapamiętać. No i tak, no i jakby też trudno z tym dyskutować, że opowieści pozwalają nam zrozumieć siebie. Myślę, że to jest duży, jakby z tego slajdu jest duży link do tego slajdu z cytatem z Michała Pawła Markowskiego, który mówił o tym, że jakby czytanie nas oswaja, czytanie nas jakby uspokaja, czytanie nam objaśnia, jakby bycie w historiach, tworzenie historii, odbieranie historii, czytanie historii jest dla nas ważne właśnie też w tym aspekcie rozumienia świata i rozumienia siebie. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. O, i to jest chyba moja ulubiona rzecz w ogóle. Niektórzy psychologowie uważają, że opowieści mają też funkcję symulatora lotu dla zachowań społecznych. Słuchając historii lub opowiadając samemu sobie, co może nam się przydarzyć, przygotowujemy się na tę ewentualność, a nasz umysł uczy się odpowiednich reakcji. No i to jakby tłumaczy w ogóle też popularność, ale przede wszystkim w ogóle skuteczność różnych książek, które małym, bardzo, bardzo małym dzieciom tłumaczą pewne kwestie. Jako matka bardzo małego dziecka, przyznam, że faktycznie w części jakby tych symulacji to się bardzo dobrze sprawdza. Są książki, które jakby pomagają dzieciom pożegnać się, nie wiem, z karmieniem piersią. Są książki, które pozwalają oswoić się z wizytą u lekarza, z podróżą samolotem, wizytą u dentysty, pojawiają się rodzeństwa na świecie i tak dalej, i tak dalej. I jakby to pokazuje, że faktycznie opowieści i jakby oglądanie, słuchanie opowieści o kimś, komu coś się wydarza, może być dla nas samych ważne. O, dokładnie, ze śmiercią bliskich, z chorobą bliskich, tak, to są też bardzo, 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 bardzo ważne tematy. Dlatego, że jakby, no tak, musimy się nauczyć różnych reakcji, nasz mózg musi się nauczyć różnych reakcji i łatwiej się uczy, jeżeli zna pewien schemat już właśnie z opowieści fabularnej. Tak, dokładnie tak to ponoć działa. Ja jakby też widzę, że tak to działa. Jeden slajd, taki trochę na podsumowanie tej części teoretycznej, bo w sumie to widzę, że dosyć szybko i sprawnie żeśmy się z nią uporali. Chciałabym, żeby to wybrzmiało. Ja myślę, że to jest może oczywiste, ale chciałam, żeby to wybrzmiało, że każde kreatywne działanie z tekstem jest jego interpretacją.
Napisała Joanna, ja przepraszam, że tak schylam, ale po prostu mój ekran, jak mnie łapie, to nie łapie ostrości na pewne rzeczy. Joanna napisała, że to jest też odmiana katarzis. Tak, właśnie, w teatrze, w katarzis, przeżywanie jakby na scenie, jakby oglądanie pewnych emocji było oczyszczeniem dla widzów. I tak, też jest, też może tak być przeczytanie. No dobra, i teraz przechodzimy właśnie do tego, od czego zacząć, jak zacząć działanie, pracę z tekstem literackim, żeby wciągnąć naszych uczniów, pokazać im właśnie wszystkie te jakby dobre aspekty czytania, pracy z tekstem, żeby zainteresować. Ja myślę, że ten slajd, każde kreatywne działanie z tekstem jest jego interpretacją. Ja chciałam, żeby to się pokazało, bo to nam mówi jedną rzecz, że to nie musi być trudne, że tak naprawdę warto też myśleć o tym w kontekście naprawdę prostych działań, prostych rzeczy i jakby też oswajać dzieci, jakby zaczynać od takich prostych aktywności. Witamy jeszcze z Późniarskich. Tu u góry jeszcze Basia co chwilkę wrzuca i bardzo Ci dziękuję, Basiu, za to. Basia wrzuca listę obecności dla osób z projektu Zaprogramuj Przyszłości. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wpisał, to przerzućcie sobie czat. O, dzięki, Basiu. Wklejone jest, teraz się pokazało. Jeżeli ktoś się nie wpisał, to wpisujcie się. Bardzo, bardzo Was proszę. Ok, wracamy do łatwych działań. Zawsze jak miałam jakby skonstruować pewne działanie związane z tekstem literackim, czy to związane z nowymi technologiami, czy też niekoniecznie, starałam się jakby najpierw wyobrazić sobie i pomyśleć, z jakich elementów świata przedstawionego, czy też w ogóle z jakich elementów tego tekstu, tej lektury, książki, czy tekstu, tak jak sobie szeroko powiedzieliśmy na początku, z czego będziemy korzystać, na co zwrócimy szczególną uwagę. Czy to będzie miejsce, czas, okoliczności, elementy przyrody, otoczenie, kolory, czy to będą bohaterowie, ich wygląd, charaktery, jakieś artefakty, czyli specjalne jakieś przedmioty, umiejętności, rzeczy, którymi się posługują, czy też wydarzenia, związki przyczynowo-skutkowe i zależności. To jest jakby, ja tutaj nie uzurpuję sobie prawa do tego, że ten katalog jest zamknięty, skończony i jakby można się go wyuczyć. To są rzeczy, których ja jakby w pierwszej kolejności starałam się to sobie uporządkować, z których korzystałam. I przyznam, że dalej tak działam. Jeżeli wymyślam jakieś działanie z tekstem, to zawsze jakby staram się uporządkować najpierw, od czego chcę wyjść, jakby do czego chcę zaprosić też uczestników. Bo wydaje mi się też, że łatwiej jest jakby wskazać bardzo konkretny element, albo właśnie ukierunkować na bardzo konkretny element w takich działaniach, zwłaszcza młodsze dzieci. I wtedy jest po prostu łatwiej. Albo dać do wyboru jakby różne elementy, ale też nazywając je, pokazując i trochę też rozdzielając. Dobra. Słuchajcie. No to myślę, że możemy przejść do naszego narzędziownika. Od razu Wam powiem, że ten narzędziownik w ogóle jest podzielony na kilka części. Najpierw chciałam Wam pokazać rzeczy takie jakby za pomocą których można gromadzić pewne pomysły, dzielić się pewnymi pomysłami i takie rzeczy jakby metapoziomowe. Tak powiem. Potem chciałam Wam pokazać kilka konkretnych narzędzi, kilka stron internetowych i dwie aplikacje. I myślę, że przed tymi dwiema aplikacjami to w ogóle zrobimy sobie przerwę, bo ja będę musiała ustawić
co będę musiała ustawić? Udostępnianie ekranu z komórki. Mam nadzieję, że mi się to uda, ale okej. Aha, i co chciałam powiedzieć? Ten narzędziownik, słuchajcie, on nie jest bardzo duży, bo w ogóle to ja mam trochę takie podejście, że to, jaki używamy narzędzi, jest bardzo, bardzo, ale to bardzo drugorzędne wobec tego, co tak naprawdę chcemy zrobić. Czyli jakby w pierwszej kolejności, w ogóle, jeżeli podchodzimy do pracy z tekstem, tutaj będziemy głównie mówić o fabułach, tekstach literackich. Jeżeli podchodzimy do pracy z tekstem i technologiami, to naprawdę najpierw warto jakby pomyśleć, co się chce zrobić, na jakim materiale z tego jakby wcześniej pokazanego katalogu chcemy pracować i dopiero potem dobrać pod to odpowiednie narzędzie. Ja przyznam, że część z tych narzędzi w ogóle jest już stara, pewnie wszyscy je znają, ale dla mnie to też jest trochę tak, że jak coś jest stare i dalej działa i można z tego korzystać, to znaczy, że tak prędko nie padnie, bo bardzo dużo było takich narzędzi jakby po drodze, którymi wszyscy się zachłysnęli i nagle one zniknęły. Więc mam nadzieję, że te nie znikną. Okej, dobra. Koniec tego gadania dookoła. O czym ja Wam chciałam powiedzieć? Po pierwsze, to jest rzecz, którą na pewno już wszyscy znacie. Jeżeli ktoś nie znał jeszcze przed edukacją zdalną i lekcjami online, to pewnie teraz już każdy z Was zna Padlet. I tak, słuchajcie, Padlet to jest takie narzędzie. Dajcie znać, czy ja w ogóle mam gadać o Padlecie, czy po prostu tego sobie tutaj wyświetliłam, czy wszyscy znacie Padlet. Mam gadać, okej. Źle zadałam pytanie, czy mam gadać, czy znacie? Dobra, to zadaję pytanie, czy mam gadać. Tak, jest, dobra, dziękuję bardzo. Każda wskazówka przydatna. Słuchajcie, no ja nie będę wam jakoś strasznie tutaj dawać wskazówek, bo jeżeli go używacie, to pewnie go znacie. On jest jakby, ma różne opcje. Ma opcję płatną, ma opcję bezpłatną, ma opcję edukatorską. Ja kilka lat temu włączyłam sobie opcję edukatorską. Chyba, no tak, ale nie pamiętam już kiedy to było i chyba mogę zrobić 13 padletów. To jest naprawdę całkiem sporo. Zresztą wiecie, zawsze można coś z innego konta zrobić też padlet z takiego maila. Więc tych padletów się uzbiera sporo. I co można robić na tym padlecie? Przede wszystkim, zwłaszcza teraz, jeżeli chcemy zaprosić uczniów do kreatywnego działania z jakimiś tekstami, to przede wszystkim jakby my możemy przygotować dla nich taki padlet z jakimiś materiałami, z cytatami, z obrazkami jakby wcześniej przygotowanymi, które można sobie pobrać na przykład na wolnych licencjach, bo wiemy na przykład, że mają z tym problem i chcemy im już wcześniej przygotować jakieś zasoby. To Padlet jest bardzo fajnym narzędziem właśnie, żeby takie zasoby przygotowywać. Ma Padlet taką też fajną opcję, że nie trzeba się na niego logować. To znaczy, jeżeli zrobicie Padlet z takim dostępem otwartym dla wszystkich, to słuchajcie, wasi uczniowie nie muszą tam mieć konta, żeby tam wejść na tego Padleta i coś sobie z niego pobrać. A też, to jest drugi jakby rodzaj korzystania z Padletu, możecie też zapraszać waszych uczniów do dzielenia się swoimi pracami na takim Padlecie. Okej, słuchajcie, wiem, że część z Was to wie, ale ja może, słuchajcie, pokażę tym, którzy może nie do końca znają, albo może nie wiedzą o tej funkcji. Spróbuję Wam tutaj udostępnić swój pulpit. Mam nadzieję, że tutaj nic się nie zepsuje. Dajcie znać, słuchajcie, czy widzicie teraz takie udostępniasz swój ekran.
Okej, widać, dobra. Mam nadzieję, że będzie widać. Słuchajcie, tutaj jest taki padlet. Dajcie znać też, czy widzicie ten padlet, bo ja będę się musiała. Ja nie widzę czatu, niestety, jak pokazuję Wam ten padlet, ale okej, super. Tu jest taki padlet, który był właśnie z linkiem, on był otwarty na webinariach z Temkiem Biblioteki. Dzieciaki robiły kolaże na początku, na podstawie na jagody. I tutaj pokażę Wam, jak to wyglądało w bebechach, bo jakby każdy, kto miał link, mógł sobie kliknąć tutaj na ten plusik i dodać jakby swój post. Ja miałam to tak ustawione, żeby te posty potem zatwierdzać, żeby nie, jakby, no nie wszystko tutaj z automatu wskakiwało na tę tablicę. I to wyglądało w bebechach tak. Słuchajcie, tak to wyglądało. Gdzie to jest? O właśnie. Tu jest coś takiego jak content filtering. I tutaj sobie zaznaczyłam require approval. To znaczy, że jeżeli to zaznaczycie, tworząc takiego publicznego Padleta dla Waszych uczniów, to znaczy, że nie wszystko od razu Wam się na tej tablicy pojawi. Tylko jak ktoś coś nowego tutaj doda, to wy będziecie musieli kliknąć po prostu, żeby to zatwierdzić, żeby to się pokazało. Tu jest w ogóle jeszcze taka opcja replace bad words with nice emojis, czyli zastępuje brzydkie słowa emotikonami, ale nie wiem, czy to działa w języku polskim, więc tego wam nie powiem. Tutaj, słuchajcie, w tym udostępnij. Są opcje prywatności. On dostępny chyba nie jest taki publiczny, ale tutaj jak się kliknie Change Privacy, to tutaj są różne opcje. To jest może być prywatny, na hasło, tajny albo publiczny. I tutaj, słuchajcie, przy Visitor Permissions możecie sobie ustawić, co jest możliwe. Czyli możecie jakby umożliwić waszym uczniom tylko czytanie z tego padletu, albo zapisywanie nowych treści, albo edytowanie. No ale edytowanie to już jest jakby, wiecie, wyższa szkoła jazdy, bo jak ustawicie edytowanie, to po prostu ktoś może wejść i coś usunąć z tego padleta, nawet niechcący. Więc to jest jakaś taka najmniej bezpieczna pewnie, najmniej bezpieczna opcja. Okej, dobra. Wiecie co? Ja to zatrzymam na chwilę, to udostępnianie i wrócimy do prezentacji. No i generalnie w ogóle, tak, Padlet to dwie takie funkcje. Jedna do dzielenia się przez Was Waszymi materiałami, druga do zbierania prac Waszych uczniów. I co też jest fajne, ja bardzo w ostatnich latach jakby ku temu się skłaniam bardziej nawet, jakby w czasach w ogóle tej edukacji online, to już w ogóle całkiem się ku temu skłaniam, żeby proponować uczniom jak najwięcej aktywności offline. I myślę, że Padlet jest takim, tak, jest takim fajnym narzędziem, żeby jakby wykorzystać tę technologię, użyć jej tak narzędziowo, typowo właśnie, że potrzebujemy się podzielić czymś, pokazać, zebrać, ale też właśnie dzieciaki pracują dużo offline i mogą sobie dopiero na Padlecie te rzeczy poprzypinać, czy też z nich skorzystać. Dużo moich znajomych pracuje z dziećmi w klasach 1 czy na Padlecie i świetnie się sprawdza. Super, dzięki za ten głos, Marta. Ja jestem przekonana o tym, że to jest dobre narzędzie, dlatego też o nim mówię. Słuchajcie, jak możecie się jeszcze w ogóle dzielić z waszymi uczniami materiałami do takich prac? Jedną z takich opcji jest też założenie bloga. I ja tutaj pewnie znacie też te platformy. Ale to są jakby, ja też chciałam powiedzieć, że to są według mnie najprostsze platformy blogowe, naprawdę do których nie trzeba mieć dużych umiejętności. To jest bloger. I
WordPress. Tylko że WordPress właśnie nie taki, że tam robicie własną stronę, potem macie hosting, domenę. Nie. Tylko na tej stronie pl.wordpress.com zakładacie bloga, wybieracie sobie szablon. Ten szablon się tam dostosowuje, jakby wszystko można sobie wyklikać, nie trzeba znać HTML-a, CSS-ów, żadnych takich bajerów. A bloger to chyba jeszcze jest łatwiejszy. I słuchajcie, to też jest ważne, jakby i na blogerze, i na WordPressie można też, jeżeli nie chcecie, żeby te dane, czy też wasze materiały, czy też to, co, nie wiem, co dzieci do was wysyłają, a czym chcecie się jakby dzielić na przykład tylko z nimi, to i na blogerze, i na WordPressie są takie opcje, żeby to zahasłować, że można jakby zahasłować cały blog. Tak jest też na blogerze na przykład, że trzeba się zalogować na jakieś tam konto, żeby tego bloga otworzyć. I na WordPressie tak samo na przykład można zaszyfrować poszczególne wpisy. I jakby mieć tutaj bezpośredni kontakt, bez udostępniania osobom trzecim tych treści. Więc myślę, że to też jest ważne jakby w aspekcie takiego bezpieczeństwa, też takiej ekskluzywności pewnych treści, które tworzycie i które jakby może być to dla was ważne, żeby to nie szło jakoś dalej w świat. Tak, i tu są, słuchajcie, dwie strony, które chciałam wam pokazać, które też pewnie znacie. Mam tutaj wkleję linki. Basia tutaj wkleiła jeszcze też listę obecności, ale mam nadzieję, że tutaj nie zaburzę bardzo tego czatu. Słuchajcie, co to jest? To są dwie strony z obrazkami na wolnych licencjach, z obrazkami i zdjęciami na wolnych licencjach. Właściwie to one są wszystkie na CC0, czyli jeżeli nie chcecie, nie musicie nigdzie podpisywać, skąd to wzięliście, kto jest autorem. To jest taka licencja, która jakby pozwala na maksimum w ogóle wykorzystania. Można to przerabiać po swojemu, dorysowywać, doklejać, przyklejać itd., itd. I tak, Pixabay to jest bardzo dużo zdjęć, trochę też grafik wektorowych, takich ludzie w latach 90. mówili na to kliparty, coś w tym stylu. Unsplash to są, słuchajcie, takie piękne zdjęcia, naprawdę bardzo dużo tych zdjęć Unsplasha jest takich typowo właśnie stokowych, wyłuskanych, takich no piękne są te zdjęcia. I powiem wam, że naprawdę, słuchajcie, naprawdę te dwie witryny wystarczają mi w zupełności, żeby jakby szukać kontentu do moich różnych działań. Naprawdę z niczego więcej nie muszę korzystać, chociaż naprawdę tych źródeł jest mnóstwo, 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 mnóstwo i ja je też jakby znam. Natomiast nie korzystam z nich, bo uważam, że w ogóle less is more, czyli mniej znaczy więcej. I naprawdę wystarczy mieć jedno, dwa sprawdzone źródła i jakby nimi się posługiwać, to naprawdę ułatwia życie. I to są moje dwa źródła, z których korzystam. Czemu wam też je wklejam? No, wklejam wam je też dlatego, że no, ja bardzo lubię pracę też jakby z tekstem i z obrazem. Potem, za chwilę, tak? Za chwilę pokażę wam też jakby jak można to robić, jak można sobie jakby z tym wszystkim pracować, jak to wykorzystywać, różne pomysły na tego typu działania. Natomiast właśnie to, co ułatwia taką pracę, to jest właśnie baza gotowych grafik, baza gotowych zdjęć, które można też po prostu dzieciom albo taki link do wyszukiwania podesłać, albo już gotowe, nawet ściągnięte jakieś grafiki podesłać.
Tak, ja to powiem. Pani Anna Cirko Dobiecka, nie wiem jak się czyta, różnie to jest z nazwiskami. Bardzo prosimy Pani Anno o wpisanie się na listę obecności. Tutaj na czacie ona jest wklejona, Basia ją wkleiła drugi raz. Więc tak, o pracy z obrazkami jeszcze będzie, a tutaj wkleiłam dwie witryny, za pomocą których taką pracę najbardziej lubię wykonywać. Okej. Słuchajcie, dobra, następny slajd. To jest jeszcze slajd, pokazuję i zrobimy sobie teraz 5 minut przerwy na rozprostowanie kości. Potem polecimy dalej. To jest tekst, jakby na którym chciałabym, żebyśmy robili sobie, na przykładzie którego chciałabym, żebyśmy omawiali sobie dalsze narzędzia. Możecie sobie go teraz poczytać, spokojnie się z nim, wiecie, zaprzyjaźnić, zastanowić, i tak dalej, i tak dalej. Jedna rzecz, o której powiem jeszcze przed przerwą. Słuchajcie, to jest w ogóle wiersz Marii Konopnickiej, Jabłonka. I to jest wiersz, który jest na wolnych lekturach. Ja wiem, że Was do końca nie obowiązują te wszystkie obostrzenia prawa autorskiego związane właśnie z czytaniem czy też wykorzystywaniem tekstów w działaniach, dlatego że też spełniacie jako szkoły ten dozwolony użytek edukacyjny, chociaż też pamiętajcie, że to musi się dziać, wiecie, w zamkniętych grupach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak korzystamy z utworów zamieszczonych na wolnych lekturach, to też te wszystkie problemy nam odpadają. Dobra, słuchajcie. Zróbmy sobie 5 minut przerwy. Ja tutaj mam 19:57, więc widzimy się dwie po. Za ten czas czytamy Marię Konopnicką, wstajemy, prostujemy kości, oddychamy głęboko, robimy sobie herbatkę. No i widzimy się za chwilkę. Do zobaczenia. Okej. Okej, czytam Was tutaj na czacie. Słuchajcie, ja w ogóle zapomniałam zapalić światło. Przepraszam Was jeszcze na chwilę. Okej, nie zacięło się. Słuchajcie, to ja jestem już. Poszłam zapalić światło, żeby mi się tutaj lepiej patrzyło, żebym tak nie była w takiej poświacie strasznej. Słuchajcie, dajcie znać, czy mnie słychać. Jest, okej, super, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, witam z powrotem. Ja tutaj robiłam ten eksperyment, słuchajcie, z udostępnianiem ekranu. Na razie w ogóle nie. Aha, właśnie, widzę dlaczego. Słuchajcie, po prostu dobra. Wiem, dlaczego mi się to nie chciało włączyć teraz. Ale dobra, mam nadzieję, że za chwilę uda mi się jeszcze z tym powalczyć, jak będzie na to czas. Okej, dobra, słychać, super, bardzo się cieszę. Świetny pomysł, przerwę. Słuchajcie, ja Wam powiem, może to wytniemy potem, ale ja Wam powiem, że ja jestem w 8. miesiącu ciąży i ja po prostu bez tej przerwy nie wysiedziałabym tutaj tych 2 godzin, więc herbata, woda i tak dalej. No trzeba się czasami rozprostować, prawda? Więc wracamy do tików, wracamy do naszych tekstów i wracamy do jabłonki. Dziękuję bardzo za gratulacje. Tekst jest bardzo krótki. Jabłoneczka biała, kwiecień się odziała. Obiecuje nam jabłuszka, jak je będzie miała. Mój wietrzyku miły, nie wiej z całej siły, nie otrącaj tego kwiecia, żeby jabłka były.
I to jest cały tekst. Króciutki, prosty, prawda? Każde dziecko sobie z nim da radę. Oczywiście pod warunkiem też trochę, że wytłumaczymy jakieś wyrazy, które mogą być niejasne, na przykład kwiecie. Nikt nie mówi w języku potocznym kwiecie, więc trzeba będzie pewnie opowiedzieć, że kiedyś po prostu były to kwiaty i kwiecie to znaczą kwiaty. Co jest ważne dla mnie w tym wierszyku? On jest bardzo krótki, bardzo prosty, ale po pierwsze tak, mamy tutaj dwóch bohaterów, bo mamy nawet trzech, by można było powiedzieć, bo mamy jabłonkę, mamy kwiaty, mamy wiatr, nawet mamy jabłka, czyli mamy jakieś tam cztery elementy, które można jakoś przedstawić. Mamy pokazany pewien proces też przyrodniczy, mówiący o tym, że jabłoń najpierw kwitnie, a potem z tych kwiatów powstają jabłka. Ale mamy też wprowadzony jakiś element dramaturgii pod tytułem wiatr, który może strącić te kwiaty, uszkodzić je w taki sposób, że tych jabłek nie będzie. Oczywiście tutaj jakby z punktu widzenia literackiego to się dużo więcej dzieje, są jakieś tam personifikacje i tak dalej, no ale jakby zostajmy na tym poziomie, bardzo, bardzo takim prostym. Co można zrobić z takim wierszykiem, do jakich kreatywnych działań można zaprosić dzieciaki? Po pierwsze, słuchajcie, jest taka strona, która nazywa się Magisto. Zaraz wam wkleję link i w ogóle Magisto. O nie, tutaj już mi się po prostu taki pokazuje. Pokazuje mi się taki link z moimi tymi rzeczami. Ale dobra, słuchajcie, teraz wkleiłam wam link do tego Magisto. Dajcie znać w ogóle, czy ktoś zna, bo może znacie to. To jest też taki program, taka strona w ogóle, która może być darmowa, ale niekoniecznie. Także jakby my działamy darmowo i pewne opcje są darmowe, można dopłacać, no ale po co? Te darmowe wersje wystarczają. Magisto to jest w ogóle bardzo stara strona. Jak zaczynałam swoją przygodę z tymi różnymi pikowymi narzędziami, tak jest też wersja apkowa na smartfonę, to ona już istniała. Więc jakby ja też lubię o niej mówić, dlatego że ona już jakby trwa w czasie, jakiś tam trwa w czasie pewien czas, tak? I jest okej. Okay. Słuchajcie, dajcie znać, czy widzicie mój ekran. Powinniście widzieć. I to jest taki bardzo, bardzo, ale to bardzo prosty edytor wideo. On tutaj nie ma wielu możliwości jakiejś tam customizacji, czyli robienia jakby wszystkiego po swojemu i układania tak, jak się chce. Natomiast jakby tworzy bardzo, bardzo takie przyjemne, przyjazne klipy ze zdjęć. I tak, jak to się robi? Tutaj się klika na Make a Video. Tak. Tutaj się dodaje zdjęcia. I tak, zdjęcia można zrobić upload, czyli właśnie dodać jakieś zdjęcia z komputera. Ja tutaj mam dużo różnych pościąganych, myślę tak. O, to jest na przykład takie zdjęcie też z Unsplasha. Można dodać właśnie kilka zdjęć, które ma się tam ściągnięte właśnie z jakichś albo nasze zrobione zdjęcia, to też fajnie wyglądają zdjęcia z wakacji na przykład, już tak bardziej prywatnie mogę podpowiedzieć. No i można sobie wgrać kilka zdjęć. Tu jest akurat obliczana maksymalna chyba długość takiego filmu. Czyli pamiętam,
nie pamiętam ile ona trwa, ale jakby on na pewno będzie krzyczał, jak będzie za dużo tych materiałów i za długo. Okej, no i tutaj sobie wgrywamy zdjęcia. No i gdybyśmy na przykład chcieli, żeby dzieciaki zrobiły taką krótką, nawet nie animację, bo to nie jest animacja, tylko taki krótki klip o tej jabłonce, to możemy je zaprosić, żeby tak albo same namalowały to, co się dzieje w wierszu, czyli jabłonkę z kwiatami, jabłonkę z kwiatami i wiatrem, jabłonkę z jabłkami, jakieś takie właśnie procesy, które tam się w tym wierszu dzieją, żeby to namalowały, zrobiły temu zdjęcia albo zeskanowały i tutaj sobie wrzuciły do tego programu. No i jak mamy już takie zdjęcia, które chcemy, to sobie klikamy Next i tutaj wybiera się jakby styl całego tego klipu. Bardzo to jest łatwo, prosto oznaczone. Te które są... Ojej, jakie to głośne. Czekaj, nie wiem, czy słyszycie też tę muzykę, ale... Te, które słuchajcie, są premium. To są po prostu premium, professional i jakby z nich nie skorzystamy, więc to też nie ma się co bać, że klikniemy coś jakby za dużo. Możemy sobie kliknąć jakiś taki styl. Wybieramy sobie styl. Teraz nam się zrobił aktywny ten next, czyli następny. No i teraz sobie możemy muzykę do tego wybrać. O, ja powiem szczerze, że wybiorę jakąś taką w ciemno, dam finish. Tu można dodać tytuł. I za chwilkę powinno nam wygenerować jakby preview, czyli tak, jak to się nazywa? No taki jakby... Jak to się nazywa? Podgląd. O, właśnie, dokładnie. Podgląd. Dziękuję bardzo. Podgląd takiego klipu. Zanim nam się to, słuchajcie, generuje, to myślę sobie o tym, że można jeszcze właśnie dzieciakom. O, jest już, czekajcie. Dobra, uno momento. To myślę sobie też o tym, że można dzieciakom dać po prostu dać jakby do ściągnięcia już gotowe właśnie z wolnych zasobów jakieś zdjęcia jabłoni. Albo w ogóle to też by było super ekstra działanie, żeby zaprosić do jakiegoś spaceru. No teraz już jest za późno na jabłonkę, bo już praktycznie wszystkie przekwitły, ale przy jakichś innych działaniach, przy jakichś innych tekstach, bardzo fajnym pomysłem jest właśnie zaproszenie do jakiegoś spaceru, zrobienie paru, dosłownie pięciu zdjęć na dany temat, obrazujących właśnie jakiś tekst i zrobienie z nich takiego klipu. Niestety, magistra jest tylko po angielsku, ale wydaje mi się, że to jest na tyle łatwe, że naprawdę każdy sobie z tym poradzi. Czekajcie, mam nadzieję, że teraz będziecie widzieć mój ekran i zobaczycie, jak to wyszło. Coś takiego. No ja takie, wiecie, zdjęcia po prostu bardzo przypadkowe tutaj z tych wolnych licencji wrzuciłam. Tutaj jakby my nie damy rady zrobić edit, dlatego że to jest właśnie ta najtańsza wersja. Jedno, co możemy zrobić, to jest save and share. I jak damy save and share, to nam jakby zapisuje na naszym koncie. I też jest tak, że my nie możemy tego klipu pobrać, bo chyba przy save... Czekajcie. Aha. Bo wydaje mi się, że przy save to on będzie wołał, no właśnie, przy download będzie wołał właśnie, woła, żeby zrobić upgrade. Nie, widzę, że teraz można pobrać. Wow, słuchajcie, to jest dla mnie nowość, bo kiedyś nie... Super, fajnie, strasznie. No więc widzicie, więc nawet możecie, co prawda w takiej niższej jakości, ale możecie pobrać ten klip, to jest w ogóle super ekstra. Wydaje mi się, że on w tej zapisanej wersji ma na końcu...
O nie, nie to chciałam zrobić. Ma na końcu znak wodny. Czy logo w ogóle magister się pokazuje? Tak, dokładnie. Chyba się tam pokazuje, jak jest już ściągnięty, czy jak się go gdzieś umieszcza, no ale to jest jakby, no myślę, najmniejszy problem. Można też zrobić share, czyli właśnie udostępnić jakiś link, umieścić gdzieś na blogu czy jakiejś stronie internetowej. To jest takie ładne, intuicyjne narzędzie. Okej, dobra, słuchajcie, no wiedziałam, że jak wejdziemy w te narzędzia, to po prostu czas będzie leciał jak szalony. Jest jedno narzędzie, o którym Wam chcę opowiedzieć, ale nie będę go Wam pokazywać, dlatego że serce mi krwawi i w ogóle jest mi strasznie przykro z tego powodu, ale niestety nie ma już darmowej wersji tego narzędzia. Nie wiem, czy znacie w ogóle Storybird. Jest tylko trial darmowy, czyli przez pewien czas można sobie wejść, właśnie zarejestrować się, zobaczyć, jak to funkcjonuje. I jakby, no i tyle. I to potem po jakimś czasie się wyłączy ta darmowa wersja. Natomiast ja i tak jakby zachęcam, żeby to zrobić, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Bo Storybird to jest taki portal, w którym na podstawie gotowych grafik można tworzyć swoje książki. I to w ogóle było super narzędzie, z którego korzystałam w bardzo wielu projektach, właśnie m.in. w bibliotece. I w ogóle jak się dowiedziałam, że to tak całkiem zamknęli na płatne, no to okropne w ogóle, straszne i jest mi smutno z tego powodu. Ale chciałam Wam powiedzieć, że jakby na podstawie tego, jak działa ten portal, możemy sobie wymyślić swoje własne działanie. Czyli na przykład poszukać na takim Pixabayu różnych bardziej albo mniej bajkowych, baśniowych obrazków, rzucić dzieciakom jakby dany temat i czy na przykład taki krótki tekst, wiersz, tak jak wspomniana jabłonka, i zachęcić do napisania jakby na tej podstawie swojej historii. Czemu ja tak uparcie mówię o tych obrazach? Dlatego, że jak dziecko dostaje czystą kartkę i jakiś temat nawet konkretny, to bardzo, bardzo często jest mu trudno się zabrać do pracy. Jakby trudno jest mu zakotwiczyć jego pomysły jakieś, żeby ruszyć z kopyta. Natomiast wydaje mi się, że obrazek, zdjęcie może być takim uwalniaczem właśnie kreatywności. Agnieszka napisała, że B-Table może być podobne. Powiem szczerze, że nie znam tego narzędzia. Muszę sprawdzić. Dziękuję. Zapiszę sobie. Właściwie to już sobie zapisuję, bo po prostu moja pamięć jest. B-Table. Słuchajcie, jeżeli jest podobne, to sprawdźcie sobie to. Jeżeli mogłabyś, Agnieszko, wkleić na przykład link do tego B-Table, to byłoby ekstra. Albo gdyby Basia mogła to wygooglować i tutaj wrzucić, żebyście sobie mogli sami sprawdzić, to też by było super, żeby on nam się tutaj pojawił, ten link na czacie. Bo ja przyznam szczerze, że nie znam. Przyznam szczerze, że nie znam tego narzędzia. Natomiast bardzo, bardzo Wam polecam pracę właśnie z obrazami i z tekstem. Dobra, kolejna rzecz, którą pewnie znacie i też słuchajcie, nie będę wchodzić na Canwę, dlatego że było całe webinarium, pewnie część z Was też była na tym webinarium. Było o Canwie webinarium z Karoliną Żelazowską. Więc ja nie będę udawać, że znam Canwę lepiej od Karoliny. Ale słuchajcie, Canva jest też fantastycznym narzędziem do tworzenia takich interpretacji obrazowych, obrazkowych. W
Canwie też można zaprosić dzieciaki do zrobienia właśnie ilustracji do jakiegoś tekstu, albo właśnie napisania swojej książki, swojego e-booka, bo tam też można umieszczać obrazki, które można podpisywać właśnie tekst. Bardzo dziękuję Beata za link do tego bitego. Więc Canva ma mnóstwo też zastosowań i też sobie myślę, nawet w kontekście słuchajcie, tej jabłonki, że Canva można użyć też do jakichś takich bardziej naukowych działań, typu na przykład opisanie krok po kroku, jak na przykład rozwija się jabłoń i jak powstają jabłka. Więc Canva tak. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie był na tym webinarium z Karoliną Żelazowską, to ja mam tutaj chyba całkiem nawet pod ręką, więc chciałabym. Mogę Wam to tutaj chyba wrzucić. Tak mi się wydaje, o ile Basia nie będzie szybsza, ale jest. Nie, Basia była szybsza, dobra, okej. Okay. Więc Basia wrzuciła Wam teraz link do nagrania o Canwie. Link do nagrania o Canwie. I bardzo Wam to polecam. Słuchajcie, dosyć podobnym do Canwy narzędziem jest Poster My Wall. To Wam wrzucę. Poster My Wall. Ono nawet też jest. Słuchajcie, zaraz tak, wrzucę Wam link. Przełączę się na udostępnienie ekranu, żeby też pokazać wam, jak ten Poster My Wall wygląda. Część z Was może też to znać. Ok, udostępniam swój ekran. Dobra. Słuchajcie, na Poster My Wall też jest fajna rzecz taka, że tutaj w prawym górnym rogu możemy sobie zmienić English na polskie. Prawda, to jest dosyć takie, niektóre te tłumaczenia są takie nie do końca, ale okej. Okay. No i to jest też takie narzędzie, podobnie właśnie jak Magisto, podobnie jak Canva, gdzie krok po kroku, przechodząc pewne etapy, można sobie utworzyć jakiś projekt. Tu jest fajne też to, że to jest fajne do tworzenia właśnie jakichś takich plakatów, ilustracji, kolaży. O właśnie, bo to jest też rzecz, którą ja kocham tworzyć. I offline, i też bardzo lubię kolaże online. Czyli na przykład bierzemy sobie pustą kanwę. Tutaj musimy sobie wybrać rozdzielczość, czy też wielkość. Może weźmiemy sobie plakat pionowy, utworzymy. I teraz tak, słuchajcie, to jest właśnie fajne, że w tym Poster My Wall możemy sobie też zrobić, wyszukać zdjęcia stokowe. Słuchajcie, jak wpisze się jabłoń, tutaj mamy od razu storyblocks, to są bezpłatne też obrazki, które możemy sobie wyszukać. I jako tło możemy sobie, słuchajcie, wybrać obrazek, klikamy wybierz obraz. Tu go musimy jakoś obciąć, czyli zdecydować, która część tego obrazka pójdzie nam na ten plakat. No i mamy gotowe tło, żeby jakby podziałać na nim. Możemy sobie dodać jakiś tekst. Możemy sobie dodać jakiś clipart, czyli na przykład jabłko. O. Nie wiem, o, jest jabłko.
No i możemy sobie jeszcze co tutaj dodać? Możemy sobie, jedna rzecz, że nie możemy sobie tutaj chyba po baz grać, ale możemy sobie tutaj jeszcze właśnie jakieś kształty pododawać, różne teksty. No jest tego sporo. Możemy sobie dodać na to jakieś inne zdjęcie. I też, słuchajcie, można to pobrać potem. Nawet chyba, tak, dokładnie, nawet się chyba tutaj nie trzeba za bardzo logować, tylko takie zdjęcie w JPEG-u ze znakiem wodnym możemy sobie spokojnie pobrać. Więc wydaje mi się, że to fajne narzędzie, też bardzo proste i można jakby też takie kolażowo, plakatowo, ilustracyjne aktywności naszym uczniom proponować. One jest też właśnie łatwe i tutaj nie ma jakichś takich utrudnień związanych z wyszukiwaniem materiałów. One się też wyszukują po polsku, jak widzieliście, że wpisałam jabłonka, jabłko i to się też spokojnie wyszukało, więc super. Dobra. Kolejny typ aktywności. O właśnie, i to jest właśnie moment, w którym chciałam, słuchajcie, znaczy chciałam, w którym chciałam pokazać wam mój pulpit z telefonu i muszę trochę teraz tutaj pokombinować, żeby go udostępnić. Ja używam też takiej aplikacji, powiem wam, to się nazywa Screen Streaming. Od razu wam powiem, jak ja to robię, bo to też wam się może przydać. Screen streaming. I ta aplikacja zasadniczo powinna mi wygenerować link. Tutaj generuję. Powinna mi wygenerować, słuchajcie, ona ma reklamy, ale trzeba je przeklikać. Ona mi powinna wygenerować link, w którym tak, ja sobie teraz powinnam wejść, słuchajcie, w przeglądarkę, wpisać sobie ten link. Właśnie zawsze mam problem, w którą stronę te kreseczki, ale dobra. 192, 161. Jest! Słuchajcie, chyba się uda. Chyba się uda i pokażę. I pokażę wam. Dobra, tylko muszę wyłączyć audio, bo teraz słyszę się podwójnie w słuchawce i to jest okropne. Dobra, teraz już jest. Słuchajcie, jest tak jak, ponieważ wiem, że dzieciaki to też jara, kolokwialnie rzecz ujmując, i to jest też fajny bardzo pomysł na działanie z tekstem, czyli zamienianie go na komiks. Natomiast jakby według mnie mało jest takich narzędzi intuicyjnych, tikowych, za pomocą których takie małe dzieci naprawdę mogłyby te komiksy tworzyć. Więc zrobiłam research i przyznam, że te aplikacje wyszukałam jak tak na świeżo dosyć. Ona się nazywa Twórca Komiksów w sklepie Google'a, ale jest całkiem niegłupia. Zrobię tutaj zaraz wam udostępnianie ekranu. Dobra, mam nadzieję, że teraz widzicie mój telefon. Dajcie znać, słuchajcie, czy widzicie mój telefon? Tak, dobra, super. No to okej, to ja gadam i będę pokazywać. To, jak się zainstaluje, to się nazywa Comic Strip. Ale obsługa tego jest naprawdę prościutka. Tutaj możemy maksymalnie też stworzyć, słuchajcie, trzy panele. Jeden, dwa, trzy. Możemy stworzyć trzy panele. Tutaj, jak sobie klikamy na ten pędzelek, czekajcie, ja zasłonię reklamę. Jak sobie klikniemy na ten pędzelek, to nam się zmieniają tutaj jakby style tych bohaterów. No widzicie, że one są. Aha, tu nam się pokazuje, że ekstra, ale to my nie chcemy tych ekstra, za które trzeba płacić. One są całkiem naprawdę fajne, te postacie, takie dosyć ładne. I teraz jak klikamy tutaj w ten przycisk,
to sobie ustawiamy daną postać, a tu w ogóle jak klikamy na nią, czy na oczy, to ustawiamy minę. Właśnie, możemy jakby klikając na elementy, więc to jest w ogóle super dla takich małych dzieciaków, że możemy sobie klikać na elementy i to nam się zmienia. Nie musimy tutaj nic pisać zupełnie. Tutaj za pomocą tych suwaków, popatrzcie w ogóle, jak to super działa. Ustawiamy sobie łapetynkę, za pomocą drugiego suwaka sobie ustawiamy łapki. O, druga łapka. A za pomocą trzeciego suwaka, słuchajcie, możemy do tych łapek coś powsadzać. No, na przykład jabłuszka. No i tu dziewczynki tak samo, możemy zwrócić jej twarz w kierunku chłopca, jedną rączką poruszać, drugą rączką poruszać i też coś do tych łapek powsadzać. O, na przykład spagietkę. A tu oczywiście w dymkach. Aha, tak, klikając na dymek, słuchajcie, na ten dymek tutaj zmieniamy, że to może być albo mówione, albo myślone, prawda? Bo jak w świecie komiksów, to tutaj jest albo mówione, albo myślone, albo jedna postać w ogóle nic nie mówi. A teraz jakbyśmy chcieli coś tutaj napisać w tym dymku, to po prostu klikamy na niego. Widzicie, kursor pulsuje. Hej, piszemy sobie. Tutaj sobie piszemy cześć. I mamy pierwszy slajd gotowy. No, żeby potem tych samych bohaterów wybrać, to musimy pamiętać, kogo myśmy tutaj. Czy nie, to tych samych bohaterów wybrać, to niemożliwe. Aha, możliwe jednak. A jednak. Nie, no po jakimś czasie to się nam powinno może udać. A, bo tu jeszcze można ich przebierać. No widzicie, to w ogóle jest po prostu jakiś czat. Da się tych samych bohaterów wybrać, tylko trzeba pamiętać właśnie, jakie ubranka tam mają, włosy. No wszystko to się po prostu da wyklikać elegancko. Zasada jest prosta. Mam nadzieję, że jest prosta. Zasada działania jest prosta. Aha, i co można zrobić potem jeszcze? Tu można na gumce coś zeruje wszystkie te napisy. To też nie jest za mądre, co zrobiłam, ale okej. A tutaj, słuchajcie, jak się to zapisze, to się w ogóle robi zrzut ekranu jakby i to się po prostu zapisuje jako zdjęcie w galerii telefonu. Co też jest okej, jest bardzo proste. Tutaj jest oczywiście też przycisk udostępniania, no ale to jakby wyższa szkoła jazdy, że tutaj można na jakimś Messengerze, na Instagramie. I myślę, że to jakby robienie screena jest fajne i proste. O, super, bardzo dziękuję, słuchajcie, że bardzo dziękuję, Basia, że to wygooglowałaś, bo miałam właśnie to. Właśnie chciałam to wklejać. Bardzo się cieszę też, że przyda się Wam udostępnianie ekranu z telefonu. Naprawdę to jest super fajne. Ona jest wyczajona przez Krzyśka Jaworskiego i to on mi dał cynk do niej. Jest bardzo prosta i całkiem fajnie działa, więc to też jest ważne. No i słuchajcie, generalnie na podstawie tej naszej jabłonki można tutaj spokojnie zrobić jakąś rozmowę właśnie na temat, nie wiem, tego, jak jest pięknie, kiedy jabłonie kwitną, albo że wieje straszny wiatr, nie wiem jak u was, ale u mnie wieje straszny wiatr. Albo o tym, jakby rozmowę o tym, co jest potrzebne, żeby właśnie z kwiatu jabłoni urosło jabłko i tak dalej, i tak dalej. No słuchajcie, to jakby pomysłów jest tyle, ile dzieci pewnie i ludzi. Znaczy, no jakby wiecie, pomysłów jest tyle, ile ludzi, więc tylko korzystać. Dobra. Słuchajcie, druga aplikacja, którą chciałam Wam pokazać, pewnie może też ją znacie, ale to też jest aplikacja, w której ja
No, bardzo, bardzo, bardzo ją lubię, bo jest bardzo prosta, a pozwala, słuchajcie, na robienie czegoś bardzo fajnego, a mianowicie animacji poklatkowej. Ja niedawno prowadziłam też w ramach Kindloteki STEM webinarium o animacji poklatkowej. Nie przygotowałam sobie też linku. Masia, jakbyś mogła znaleźć ten link, to by było też ekstra. O animacji poklatkowej i jakby jak krok po kroku właśnie zrobić taką animację. Robiliśmy ją właśnie na podstawie wiersza Jabłonka i właśnie za pomocą tej aplikacji PicPak. Animacja poklatkowa to jest po prostu cykl zdjęć, które są zrobione jakby często przy jakby zmieniających się pozycjach obiektów, o tak można powiedzieć, i jakby z tych zdjęć się składa potem filmik. Bardzo, bardzo dziękuję, Basiu. No i słuchajcie, i teraz jak działa aplikacja PicPak? Wracam na udostępnianie ekranu. I co my tu mamy? PicPak, dokładnie. Ona jest też chyba też jest dostępna na iOS-a. Tu wam się pokazuje jakby taki krótki. Dzień dobry, Ania ma jakiś problem techniczny, więc już jestem z nią w kontakcie i próbuję do nas wrócić. Teraz nie wiem, piszecie, że zawiesiło się, nic nie słychać, czy mnie też nie słyszycie i zawiesił nam się całkiem meeting, czy tylko Ania? Bo ja widzę, jak piszecie, mnie słyszycie, super, dobra. Ania, mam nadzieję, że zaraz do nas wróci. Tutaj niestety bywa problemy różne techniczne, więc Ania już próbuje do nas wrócić. To ja w międzyczasie podrzucę jeszcze, wrócę do tych miejsc, o których Ania mówimy. Ania jest poklatkowa. Ania, mam nadzieję, że zaraz do nas wróci. Przed chwilą wrzuciłam link i do tego webinarium, o którym Ania mówiła, o animacji poklatkowej, które robiła w ramach STEM Kindloteki. To też są webinary, które robimy jako Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog. Wrzuciłam wam też link do całej STEM Kindloteki. Tam mamy 2 do 3 webinarów dziennie, na które zapraszamy przede wszystkim dzieciaki, ale też oczywiście dzieciaki z nauczycielami czy z rodzicami, więc jeżeli macie chęć, to zapraszamy. O 10 i o 11:30 codziennie jest nasz webinar. I żeby wiedzieć dokładnie na czym, co się dzieje, to bardzo zapraszamy do polubienia naszego fanpage'u na Facebooku, bo tam na bieżąco dajemy znać o tym, co danego dnia robimy w ramach Istem Kindloteki, ale też nie tylko. I w ramach projektu Zaprogramuj Przyszłość i innych projektów, które realizujemy w stowarzyszeniu. Ania, już wszystkie polubiłaś, super, bardzo się cieszę. Zachęcamy też wszystkich, bo wtedy macie dostęp do tego, co robimy. I zajęcia też są linkowane z podstawą programową, więc zapraszamy też z całymi klasami, też takie grupy do nas przybywają.
Zaraz zobaczę, co jeszcze mamy dla Was w międzyczasie przygotowanego. Czy mnie już widać i słychać? Tak, Aniu, słychać Ok. Cię. To ja już się zmykam. Ok, dzięki. Wow, udało się. Słuchajcie, po prostu wiecie co, u nas jest taki wiatr, że ja po prostu nie wiem, co się dzieje, ale dobra. Wróciła prezentacja. Mam nadzieję, że wróci zaraz też. Że wróci w ogóle nasze udostępnienie ekranu i to wszystko, co chciałam jeszcze pokazać. Strasznie mi się. I mam nadzieję, że ten mój internet teraz wytrzyma. Telefoniczny, co prawda, ale mam nadzieję, że jeszcze mi go wystarczy. Po prostu internet wiaderkami by trzeba było kupować. W tym czasie w ogóle szalony jest ten internet dzisiaj mój. Ale okej, wracamy do PikPaka. Zawiesiło mi się, ale już mam nadzieję, że przeklikałam tę najbardziej newralgiczną część. I teraz słuchajcie, tak, co ja tu chciałam zrobić? Aha, udostępnić swój ekran. Dobra, otwieram w przeglądarce. Wrócić do tego, czy mi się to tutaj drugi raz pokaże. Jakby powinniście teraz widzieć, jak wygląda ta aplikacja. Co prawda, ona mi się tutaj kręci, kręci, kręci i nie wiem, czy się odkręci, tak żebym pokazała sensownie, jak to działa. No ale ona jest też jakby bardzo, bardzo prosta. Tutaj można działać na takiej zasadzie, że robi się jakby na żywo zdjęcia telefonem i z tego potem składa się animację. No widać, jak się kręci. Basia mi napisała, że widać, jak się kręci. Tak, właśnie, widać, jak się kręci, ale pod spodem widać te aplikacje też, prawda? Ja trochę po prostu poopowiadam co tu w tej aplikacji jest. Okej. Okay. Więc tutaj można korzystać jakby z niej także robi się zdjęcia na żywo i z tych zdjęć się składa taką animację. Albo można sobie wcześniej przygotować na spokojnie zdjęcia i z tych zdjęć lokalnych powybierać właśnie trochę do aplikacji. Potem właściwie ustawia się tylko tempo jakby przeklikiwania się tych zdjęć i no i tyle. I z tego się jakby i tutaj i potem z tych zdjęć montuje się film. Jeżeli w ogóle nie macie pojęcia o tym, czym jest animacja poklatkowa, to ja bardzo Was zachęcam, wpiszcie sobie po prostu też na YouTubie animacja poklatkowa i wtedy zobaczycie, jak to wygląda. No i zachęcam też do obejrzenia tego webinaru, bo wydaje mi się, że tam dosyć prosty, przystępny sposób tłumaczę, jak to też za pomocą tej aplikacji PikPak zrobić. Jedna rzecz, którą powiem też na podsumowanie tych informacji o animacji poklatkowej jest taka, że jakby oglądała to webinarium moja 6-letnia sześnica i potem nie chciała robić nic innego, tylko animacje poklatkowe. I moja siostra po prostu wymyślała jej potem przez cały dzień różne pomysły, różne tematy jej dawała, a ona sobie chodziła, robiła zdjęcia, właśnie łączyła sobie filmiki i była zafascynowana, a jeszcze tam można muzyczkę podłożyć, więc też fajnie. Wiecie co, ja powyłączam po prostu, no pewnie, że dacie radę. Właśnie o to chodzi, że wydaje mi się, że naprawdę ten PikPak, no to, ja, to, że wy dacie radę, to ja nie mam wątpliwości, słuchajcie. Na pewno ogarniecie. Okej, dobra, słuchajcie, zostało nam 15 minut. Jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, ale jakby nie będę tu wchodzić już, bo to jest... jakby to powiedzieć, dla zainteresowanych, zaawansowanych, to jest jeszcze robienie infografik
na podstawie właśnie tekstów literackich. I infogram to jest w ogóle też takie narzędzie. Tu też jakby w darmowej wersji można utworzyć kilka tych infografii, bodajże 5. Korzystać też nie ze wszystkich materiałów, ale jest ich naprawdę sporo, więc bez problemu. No i jakby to jest też ciekawy pomysł na pracę. Też może dla tych dzieciaków, które, nie wiem, definiują siebie bardziej jako osoby ścisłe, lubiące właśnie matematykę, a nie tam czytanie i wiersze. Jakby zaproszenie do takiego działania bardziej naukowego, związanego właśnie z czytaniem. I na podstawie tej jabłonki można poprosić dzieciaki, już pewnie starsze, żeby zrobiły infografikę dotyczącą jabłek. Na przykład spożycie jabłek w Polsce, produkcji jabłek, nie wiem, właśnie jakichś sadów jabłkowych z podziałem na jakieś terytorialne też hodowle. No nie hodowle, tylko uprawy, o tak właśnie się powinno powiedzieć. Jakby wiecie, w każdym tekście, jakby każdy tekst może być punktem wyjścia do bardzo, bardzo różnych działań, też tych związanych z liczbami i matematyką i nauką. Więc też zachęcam do badania takiego podejścia i sprawdzania, czy nam się to sprawdza. Okay. Tak, to jest wypasione, to jest raptem, tutaj jest chyba 6 narzędzi w ogóle. Dobra, słuchajcie, kończymy ten narzędziowy, już zamykamy w ogóle. Ta apka do udostępniania ekranu z telefonu to jest Screen Streaming. Tak, Screen Streaming. Bardzo, bardzo prosto, słuchajcie. Ona ma, słuchajcie, ja wam jeszcze pokażę, ona ma taką ikonkę. To już nie będę tu kombinować, tylko taką ma ikonkę. Screen Streaming. Okej, dobra. Przejdziemy sobie teraz do ostatniej części, w której chciałam wam pokazać trochę programistycznych i koderskich inspiracji związanych z czytaniem i interpretowaniem tekstów literackich. Nazwałam sobie to książkowe skraczowisko i jakby muszę uderzyć się w pierś. Niestety wszystkie jakby przykłady projektów, które chciałam wam pokazać, są z tak zwanego dużego skracza. Ale też jakby prościej je pokazać, no bo mogę wam wkleić link. No, z juniora to już nie jest takie proste. Ale też jakby wierzę w waszą kreatywność i wyobraźnię, że jakby część z tych inspiracji będziecie mogły i będziecie mogli wziąć do siebie i spróbować tego właśnie na skraczu juniorze. Więc książkowe skraczowisko. Jeżeli mamy sobie jakiś tekst literacki i chcemy sobie podziałać z nim właśnie programistycznie, to w ogóle jest super pomysł. Ja się, jakby odkąd się zaczęłam interesować programowaniem, no bardzo mnie to też zawsze mnie to ujmowało, że programowanie też ma swój język, że jakby każdy program to też jest pewien tekst. I to jakby na dwóch poziomach, bo tak naprawdę musimy napisać jakiś kod, prawda? I to jest jeden poziom tego tekstu programistycznego, a drugi poziom to jest też to, jak ten program działa, jak on wygląda. On też jakby sam w sobie jest jakimś tekstem. Więc książkowe skraczowisko. Kilka inspiracji, co można robić z tekstami właśnie programując. Pierwsza rzecz. Najprostsza, słuchajcie, którą można zaproponować. Czekajcie, ja wam tutaj. Wklejam te linki, bo one się jakoś strasznie dezaktualizują i w ogóle.
te, które są na prezentacji, to one chyba nie do końca działają, ale mam nadzieję, że ten, który wklejam teraz, to, że on będzie działał. Najprostsza rzecz, do której możemy zaprosić dzieci wokół właśnie programowania i zabawy z tekstem literackim, to jest prezentacja bohatera albo bohaterki. Ja sobie tutaj znalazłam taki bardzo, bardzo prosty projekt związany z Kubusiem Puchatkiem. Nie będę już pokazywać. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Tak, już nie będę kombinować w ogóle z udostępnianiem niczego, bo widzę, że mój internet szaleje. Ale to jest program, który przerywa. Właśnie. Coś przerywało, ale dalej przerywa, czy już jest OK? Mam nadzieję, że już teraz nie przerywa. Mam nadzieję, że już jest w porządku. Słuchajcie, ja po prostu. O, teraz jest OK, dobra. Ja już teraz nie mogę po prostu za wiele tutaj działać, udostępniać i tak dalej. Mam nadzieję, że jakoś dociągniemy. Słuchajcie, ten projekt jest bardzo prosty. To wiecie co? To ja może wyłączę kamerę i po prostu będę wam opowiadać. Może to będzie miało sens. Dajcie tylko znać, czy mnie słychać. Tak. Tak, Basia napisała. Właśnie to robię. Okej. Mam nadzieję, że mnie słychać. Okej. Słuchajcie, dobra, już kolejny raz zaczynam o tym projekcie. To jest bardzo prosty projekt. Tutaj właściwie tylko jakby te postacie się poruszają po ekranie. Mam nadzieję, że z tego linku, który przed chwilą rzuciłam, wrzucę go jeszcze raz może. Tutaj one się tylko i wyłącznie poruszają po ekranie te postaci i to jest w ogóle też super pomysł na takie bardzo, bardzo, bardzo proste działanie ze Scratchem czy Scratchem Juniorem. Po drugie, ten projekt mnie też bardzo ujął, dlatego że bohaterowie są tutaj namalowani. Nie ma tutaj nic gotowego, żadnych elementów, tylko jakby widać, że dziecko, które to robiło, od początku do końca jakby tworzyło ten projekt, tworząc też postaci do niego. Co jest super też kreatywne i fajne. Jest to też jeszcze, jak sobie włączycie, jest to też podłączona muzyczka, którą samo dziecko chyba skomponowało w ogóle, bo w tym dużym Scratchu przez połączenie bloczków związanych właśnie z dźwiękami można też komponować muzykę, co jest też super działaniem. I był też muzyczny webinar wczoraj, albo przedwczoraj, albo w zeszłym tygodniu, tak, w zeszłym tygodniu, prowadzony przez Krzysztofa Jaworskiego i Asię Afanasiewicz. I wokół tego też będą fajne materiały za niedługo, więc tak, jedno, prezentacja bohatera, bohaterki. Kolejna rzecz, którą można zaproponować, słuchajcie, to jest takie działanie wokół tekstu literackiego, co mogłoby się dziać jakby w danym uniwersum, w danym świecie, który jest przedstawiony w jakiejś książce czy w opowiadaniu, ale jakby nie ma tam tego. To jest też bardzo, bardzo, bardzo fajny pomysł na działanie. Tu jest akurat taki projekt, który się nazywa Pojedynek Czarodziejów. To jest w ogóle, słuchajcie, mój projekt. O, tu powinien być. Dobra, wkleję wam do niego link. Mam nadzieję, że ten link będzie działać. To jest na podstawie, czy też zainspirowany projekt Harrym Potterem w ramach takiego projektu, który też robiłam z dzieciakami. On jest bardzo prosty. Tutaj po kliknięciu na danego czarodzieja, dany czarodziej wyczarowywuje jakąś tam postać. No i też właśnie jakby to jest sedno tego działania, że te projekty mogą być bardzo, bardzo proste.
I ja bardzo lubię właśnie takie projekty właśnie w stylu, co mogłoby się dziać w danej książce, czego autor nie napisał, ale co jest jakby właśnie prawdopodobne w danym świecie, który poznajemy w jakiejś książce albo właśnie w opowiadaniu. Kolejny, słuchajcie, rodzaj programu, który możemy napisać, to jest po prostu ilustracja treści. Tutaj ja mogę Wam podlinkować. O, właśnie, mogę Wam podlinkować. Słuchajcie, projekt o lokomotywie Tuwima, gdzie znajdują się właśnie cytaty z wiersza, i potem, jakby w trakcie, jak czytany on jest, znaczy czytany, jest pokazywany przez samego Juliana Tuwima, to tutaj też w tym wagonie się zmieniają te rzeczy na te, o których mowa w wierszu. I taka właśnie prosta jakaś ilustracja tego konkretnie właśnie jakiejś sceny, która się dzieje w książce, jakiejś sytuacji książkowej. To też jest fajny pomysł na działanie właśnie ze Scratchem Juniorem i z tekstem literackim. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest coś takiego, co się nazywa generator cytatów. I to też jest akurat mój projekt, bo ja bardzo kocham Cortazara i jak zaczęłam się zajmować Scratchem, to szukałam sobie różnych takich pomysłów na proste projekty, dzięki którym mogłabym się uczyć też tego Scratcha. I zrobiłam sobie kiedyś taki generator cytatów Cortazara. Generator, tak, cytatów Cortazara z książki 80 światów dookoła dnia. Ten projekt jest też bardzo, bardzo prosty. I jak się klika na Cortazara, to pokazuje się za każdym razem jakiś inny cytat z tej książki. To jest pewnie też trochę dla starszych dzieci, bardziej właśnie zajawionych na czytanie, mających właśnie, lubiących jakieś tam aforyzmy, mających swoje właśnie ulubione cytaty z jakichś książek, ale też coś takiego można zrobić. Kolejnym pomysłem jest quiz. Tu jest akurat, słuchajcie, quiz z różnych baśni. On jest dosyć trudny, jest po angielsku, ale słuchajcie, wkleję Wam go. Tak po prostu przykładowo, jak taki quiz może wyglądać. W Scratchu, dziękuję bardzo, Beata. W Scratchu Juniorze, słuchajcie, możecie robić takie quizy obrazkowe, gdzie właśnie przy kliknięciu jakiejś tam postaci coś się fajnego zadzieje. Więc quiz w Scratchu Juniorze też jak najbardziej można zrobić, można przeprowadzić. I w ogóle quiz to jest też super, super narzędzie do sprawdzania wiedzy. Znaczy, dzieciaki same sobie mogą robić quizy z jakichś tam przeczytanych wierszy, książek, tekstów. I jakby w ten sposób super można sprawdzić poziom rozumienia danego tekstu, to, co dzieciaki z niego zapamiętały i wyniosły. Więc to też fajna propozycja. Oczywistą propozycją jest, słuchajcie, gra. Ja nie będę wklejać tego linku, bo w ogóle tutaj to była gra też na podstawie Harry'ego Pottera. I jak się w ogóle w dużym Scratchu wejdzie na stronę dużego Scratcha i tam się wpisze Harry Potter Games, to po prostu jest tego mnóstwo. Tak, słuchajcie, dobra, ja już kończę. To jest już naprawdę przedostatni slajd. I zaraz, słuchajcie, wkleję Wam link też do zaświadczenia. Tylko jeszcze Wam muszę po prostu, muszę Wam, słuchajcie, ten wkleić link do tego projektu. Bo on jest w ogóle genialny, naprawdę, słuchajcie, ten sobie, wejdźcie w ten projekt, przeklikajcie go, zobaczcie. On co prawda jest już pewnie trudniejszy,
ale też wyobrażam sobie, że wskoczy na nią, że taką mapę po jakimś tekście, opowiadaniu, po jakimś świecie można sobie zrobić, taki przewodnik. Przepiękny jest ten projekt, super. Myślę, że dziecko, które przeczytało Hobbita, zrobiło ten projekt. No, fantastyczna praca, naprawdę. Okej. Okay. Dobra, no i tyle. Pozwolę sobie włączyć. Całkiem nie zerwie, bo chciałam się jeszcze z Wami pożegnać. Na koniec mam dla Was jeszcze trochę filozofii. Jacques Derrida napisał, że bycie przemawia wszędzie i stale przez wszystkie języki. Przez wszystkie języki. Przez języki programowania, przez język obrazów, przez język dźwięków. Warto o tym naprawdę pamiętać, słuchajcie. Bycie, czyli to, kim jesteśmy, to, w czym żyjemy, nasze doświadczenia, nasza rzeczywistość, to wszystko jakby przemawia w różnych językach i warto być na to uczulonym. Słuchajcie, wklejam Wam jako podsumowanie tego dzisiejszego webinaru, wklejam Wam link do zaświadczenia. Macie go już tutaj. Ja Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za udział, za cierpliwość przy różnych tutaj technicznych niedociągnięciach. No i mam nadzieję, że będziecie korzystać. Gdyby ten link się gdzieś zagubił, z zaświadczeniem ktoś nie zdążył kliknąć, to słuchajcie, jeszcze raz tutaj. Ok, dobra. Bardzo dziękuję. Dla mnie to był też super, super spędzony czas, bo ja w ogóle kocham o tym gadać i cieszę się, kiedy ta gadanina może się komuś do czegoś po prostu przydać. Życzę Wam spokojnej nocy, odpoczynku, oddechu, dobrych myśli i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.